Hejka, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja dzisiaj przychodzę do Was z takim zwykłym vlogiem i zauważyłam, że mam straszną tendencję do nagrywania tych vlogów tak gdzieś 2 dni przed ich opublikowaniem, bo wiecie, ja dodaję filmiki w soboty, no a te vlogi zaczynam nagrywać w czwartki, bo po co nagrywać od poniedziałku, żeby mieć fajnego weekly vloga tak codziennie po kawałku, lepiej zacząć nagrywać w czwartek i potem się stresować, że nie zdążę wszystkiego nagrać, ale to już mniejsza z tym, teraz mam przynajmniej usprawiedliwienie, bo codziennie coś miałam, m.in. w poniedziałek sprawdzian z historii, wtorek był sprawdzian z polskiego, w środę mieliśmy mieć kartkówkę z PP, ale pani nie było, dzisiaj był sprawdzian z biologii, no i jeszcze jutro mam kartkówkę z angielskiego i z polskiego, ale raczej nie pójdę, chociaż nie wiem. No ale tak, napisałam to wszystko i wydaje mi się, że poszło mi całkiem spoko i w sumie nie wiem, co mogę Wam jeszcze więcej powiedzieć. Chwyta mnie katar, jest super, nie polecam, czuję, że po prostu wewnętrznie umieram. Pokażę Wam mój dzisiejszy outfit, bo myślę, że całkiem fajnie on wyszedł, bo jest w takich jasnych kolorkach, czyli takich typowo moich, ale już Wam mówię, co skąd jest. No to ta bluzka to jest Bershka, ta bluza to również jest Bershka i z tyłu ma takie króliki, ale Wam ich nie pokażę, bo no nie umiem się aż tak obkręcić. Spodnie również są z Bershki, więc cały outfit to jest Bershka, ale za to buty są z Adidasa. Oczywiście ubrałam je tylko i wyłącznie po to, żeby nie świecić moimi skarpetkami z Hello Kitty, które są nie wiem skąd, więc już tutaj Wam nie powiem, ale cały outfit prezentuje się w ten sposób, mega mi się podoba. No i wiadomo, doszedł do tego jeszcze gorset, ale chciałam Wam pokazać, jak to się właśnie prezentuje bez niego. Te buty są tak ładne i tak bardzo chciałabym już zacząć w nich chodzić, ale pogoda mi to uniemożliwia, ponieważ cały czas pada, albo nie wiadomo co się dzieje, no jest błoto, kałuże i tak dalej. Jak wejdę w tych butach, w coś takiego, to po pierwsze nowy kolor odblokowany, a ten materiał jest raczej taki, że już tego nie domyję, więc no poczekam sobie na ładną pogodę, bo bardzo mi się te buty podobają. To są ogólnie kampusy od Adidasa i też jak ostatnio dodałam je na relację, to wiele osób się mnie pytało, gdzie je kupiłam, a więc po pierwsze dostałam je na Mikołaja, ale z tego co się orientuję, to moi rodzice kupowali je gdzieś w Wiedniu, no i takie informacje tylko dostałam, więc no za bardzo Wam chyba nie pomogłam. Będę sobie teraz ogarniać notatki, żeby na jutrzejszy dzień nie mieć tego aż tyle, ale w sumie to mi się nie chce za bardzo, więc możecie mi życzyć powodzenia, ale postaram się to zrobić. W ogóle często się mnie pytacie, czy te notatki z biologii, które często dodaję na relacje, są moje, a więc tak, to są moje. Ja je tutaj wymyślam i zaraz Wam to udowodnię, że są moje. Myślę, że żadne jakieś takie profesjonalne notatki nie miałyby czegoś takiego jak chore nazwy, a więc takie rzeczy tylko w moich notatkach, wiem, są świetne. Mały update, przyłożyliśmy kartkówkę z polskiego na następną lekcję i w ogóle była jakaś taka zasada, że możemy raz w semestrze przełożyć sobie jakąś kartkówkę i sprawdzian. Nie miałam pojęcia o czymś takim, zresztą tak jak reszta klasy, ale wykorzystaliśmy to teraz, no bo jednak tak z dnia na dzień przeczytać lekturę nie za bardzo. No i też myślałam, że mi odwołają chemię, ale jednak nie stało się coś takiego, więc będę musiała iść jutro do szkoły, bo tak to jakby mi właśnie odwołali, to bym po prostu miała 3 lekcje i by mi się nie opłacało jechać, no bo jednak jest trochę tych kilometrów i wiecie, o co chodzi. Ale męczyłam się przed chwilą nad zadaniem z polskiego, jakiś motyw snu z tekstu literackiego, filmu i dowolnego kontekstu, totalnie nie. Nie lubię zadań z polskiego, to jest najgorsze, co może istnieć. Ja w ogóle nie mam głowy do czegoś takiego, ja jestem bardziej taka matematyczna i w ogóle ja wolę sobie liczyć niż pisać jakieś bzdety. No bzdety w sensie takim, że nie, że uważam, że jest głupie, ale głupie jest to, co ja piszę. Tak, o to mi chodziło. Przypomniało mi się, że mam jutro kartkówkę z angielskiego. Wiem, że mówiłam o niej na początku, no i właśnie przez to sobie przypomniałam o tym angielskim. Więc mega fajnie, coś sobie powtórzę, aczkolwiek nie za bardzo wiem co, bo zawsze angielski piszę na logikę. Więc to pewnie będzie na tyle w dzisiejszym dniu, bo będę powtarzała ten angielski, potem pójdę ogarniać włosy i w ogóle wszystko i do spania, więc było super, polecam.
Mamy piątek i ja zaraz jadę do szkoły, jest ciemno, no i pewnie jak będę wracała, to też będzie ciemno, bo jadę jeszcze potem do galerii razem z moją mamą, żeby sobie po prostu tak popatrzeć, czy jest coś nowego w sklepach, no i też pasowałoby mi kupić jakąś bluzę zasuwaną, bo cały czas chodzę w takiej jednej, którą sobie jakiś czas temu kupiłam. No i też jakieś spodnie, bo okej, ja mam dużo spodni, tyle że teraz jak mam ten gorset, to może chodzę tak w czterech parach na zmianę, więc przydałyby mi się jakieś nowe spodnie, szczególnie, że dwie pary są z dziurami, wiecie, tak na kolanach i te dziury wyglądają bardzo ciekawie, bo szczególnie ja mam ten gorset i w ogóle moje ruchy są takie troszkę ograniczone, no to jeszcze te dziury, no to to jest w ogóle takie kombo, że to jest hit, ale tak, mam nadzieję, że uda mi się znaleźć jakieś spodnie, bo u mnie jest bardzo ciężko z tym. I co mogę wam więcej powiedzieć? Myślę, że po prostu widzimy się już w galerii, bo wątpię, że będę coś nagrywała w szkole. Mierzę taką bluzkę z misiami i jest ona przeurocza. Co prawda nie ubiorę jej do korsetu, ale ją wezmę, bo kosztuje tylko 29 zł i jest mega fajna. I jak zdejmę korset, to po prostu będę ją miała i będzie super. Mierzyłam jeszcze taki sweter i mi się podoba, aczkolwiek moja mama mówi, że on tego nie brała i się tak zastanawiam, bo zazwyczaj jak ona mówi, że coś jest takie średnie, to okazuje się potem, że w tym nie chodzę i w ogóle. No i mam jeszcze takie dzwony z niskim stanem i bluzę, też całkiem spoko, wydaje się nawet mała, więc może nie będę w nim wyglądać jak w worku na ziemniaki i z tyłu ma jeszcze takie coś dziwne. Takie coś, czyli zdjęcia. Po prostu, no. Jestem teraz w chaosie i oświetlenie to jest dramat, ale przymierzyłam sobie taką oto bluzkę i mam pod spodem top, bo wszystko prześwituje, aczkolwiek ten top jakoś chyba za specjalnie nie wygląda pod tym, ale sama bluzka całkiem spoko, nigdzie takiej nie widziałam. Widziałam ją tylko i wyłącznie dlatego, że na manekinie wyglądała fajnie, ona wiesz, jakoś tak mocno średnio i się tak zastanawiam, co z tym robić, bo póki co mam ten gorset i nie będę tak chodzić, ale no. Wzięłam jeszcze takie spodnie, bo wydają się całkiem małe i mam nadzieję, że będą na mnie dobre. Oprócz tego bluza z Hello Kitty jest prześwietna i kolejne spodnie, więc no. Wróciłam i tutaj mam torbę z zakupami. Ona jest dosłownie pełna. Co prawda ta torba jest tylko jedna i to na dodatek z Bershki, ale są tutaj jakieś różne mieszanki sklepów. No i tych ubrań jest całkiem sporo. Nawet się tego nie spodziewałam, więc stwierdziłam, że zrobię wam osobny haul. I teraz mogę wam w sumie pokazać tylko case'a, którego kupiłam sobie w Sinsayu za chyba 15 zł. Z Hello Kitty. Stwierdziłam, że jest świetny i go potrzebuję. Nie wiem, czy cokolwiek widzicie, więc pokażę go jeszcze z bliższa, ale te ubrania, one są w takim stylu, w jakim od dłuższego czasu chciałam się ubierać, tyle że po prostu nie miałam ubrań i mega się cieszę, że je kupiłam i mam nadzieję, że uda mi się stworzyć jakieś fajne outfity, szczególnie z tym gorsetem i będę już wtedy usatysfakcjonowana. Case prezentuje się w ten sposób, taki różowy, mega fajny, taki słodki. Jeśli chodzi o mojego iPada, to nie pokazywałam wam tego wcześniej, ale zamówiłam sobie etui, takie zaraz wam zresztą pokażę, bo ostatnio w ogóle przeżyłam kryzys, jeśli chodzi o mojego iPada, bo jak wiecie, albo może i nie wiecie, ja mam ten tablet w kolorze różowym, taki, nie wiem jak on się dokładnie nazywa, ale to jest taki różowy i moja mama mi mówiła, jak kupowałam tego iPada, żebym go nie brała w tym kolorze, żebym wzięła zwykły srebrny, bo mi się znudzi ten kolor i będzie mi się nie podobał. I co? Miała rację, nie podoba mi się i to naprawdę bardzo, bo wygląda jakoś tak dziwnie, to jest taki świnkowy, taki brudny róż i etui jest takie samo, mam wrażenie, że nawet gorsze, bo jeszcze jest chyba brudne. Ten kolor się troszkę zmienił, więc stwierdziłam, że zamówię sobie etui w kolorze białym i zamówiłam je
na Amazonie, bo jedyne etui w kolorze białym właśnie tego iPada było chyba z Apple'a i ono no, trochę dużo kosztowało i szczerze nie widzi mi się wydawać tyle na zwykłe etui, więc zamówiłam sobie na Amazonie i jest całkiem spoko, prawie takie samo jak to, co mam to właśnie różowe. I będzie super, oczywiście będzie tutaj widać te różowe elementy, ale aż tak nie będzie mnie to raziło w oczy. Założyłam, miałam przy tym lekki problem, bo dość ciężko to wchodziło, ale wygląda to całkiem spoko, nawet te takie różowe elementy, które tutaj wystają, nie wyglądają najgorzej. No dobra, to tak średnio mi się podoba, ale przeżyję, bo naprawdę ten różowy strasznie mnie raził w oczy. I co mogę wam powiedzieć, mam jeszcze zegarek w kolorze takim różowym, to jest chyba dokładnie taki sam kolor jak ten tablet i w sumie miałam przez pewien okres czasu takie coś, że no mogłam sobie wziąć ten srebrny, czy tam jakiś kremowy, nie orientuję się w tych kolorach, sorry jak coś, ale po prostu ten taki bardziej wpadający w srebro, coś tam kremowego i w ogóle. No ale w sumie ostatnio mi się jakoś to odwiedziało. Dzisiaj jeszcze z mamą patrzyłam przy okazji na te nowe chyba i tam był taki ładny różowy, nie tak jak mam ten, tylko taki bardziej no jaśniejszy, taki może nie do końca pastelowy, ale taki właśnie fajny odcień różowego i stwierdziłam, że ten jest spoko, no ale nie za bardzo drugi zegarek różowy i w ogóle jak już miałabym kupować, to po prostu białe, srebrne, najlepszy kolor, naprawdę nie powinnam tolerować innego i byłam głupia, że wzięłam te różowe gadżety. Super. Mogę wam jeszcze te notatki pokazać na iPadzie, czyli na tej aplikacji, na której jeszcze je robiłam, czyli jest to aplikacja GoodNotes i nie będę wam wszystkiego od nowa mówiła, że jakie czcionki w ogóle, bo już to omawiałam na wcześniejszym odcinku, więc jak coś to sobie do niego wróćcie, bo po prostu no nie będę mówiła drugi raz o tym samym. Jestem w trakcie montowania tego odcinka i naprawdę nie wiem, czemu nikt mi nie powiedział, że te kąciki oczu, które miałam zrobione, wyglądają źle, bo miałam za dużo nałożone tego rozświetlacza, czy tam cienia, nieważne, więc czemu mi nikt o tym nie powiedział? Teraz powinno być w porządku, ale sorry, że tak wyglądałam. Myślałam, że wyglądam super i w ogóle nie wyglądałam. No i co mogę wam powiedzieć? To raczej będzie na tyle w tym odcinku, więc mam nadzieję, że wam się spodobał. Zostawiajcie łapeczki w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!